Cześć ludziska, z tej strony Sullivan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Crysis Multiplayer w 2021 roku. Nie wiem, który to już odcinek, ale tak czy siak ostatnio nagrywam bardzo dużo tych materiałów. Prawdopodobnie będzie to odcinek 16, 17, musimy dokładnie sprawdzić, bo trochę tego się nazbierało. Zagramy sobie oczywiście na mapie Plantation, 4x3 aktualnie, trochę mało liptonowo, ale damy radę. Wydaje mi się. Ale co warto zaznaczyć, że ten film, co to, mianowicie to, że... Kurde, ale się wypowiadam. A miałoby tak pięknie, przyjechać goście nie udało mi się. Dobra, mamy gościa. To, że już przekroczyłem granicę 100 filmów na moim kanale. Nie wiem, który to dokładnie film, czy to 101, 102, bo już kilka jest w tym. Spadaj, kurde, leszczu. Kurde, coś mi się przycięło. No i no cóż, no przekroczyłem 100, powinien być jakiś tak naprawdę special. A jaki to będzie, to ja sam nie wiem. Wydaje mi się, że wrzucę film, który teoretycznie miałby do wyrzucenia. Oj, zlagowało mi. A mianowicie, jak z Blabla, to jeden z graczy Crysisa, pokazywał mi pojazdy raczej niedodane normalnie do gry, ale takie przerobione, mniej miniaturowe wersje pojazdów w Crysisie. No i bardzo chętnie chciałbym je wam pokazać, bo kilka z nich to jest przekozacka, przeopę, szczególnie w moich rękach. Nie wiem, gdzie jest przeciwnik, jestem ślepy coś. Pewnie się zginę, nie przeżyję za długo. Uciekamy, bo ja mam mało HP. Kurde, jak on mnie nie zabił, już miałem szczęście, pewnie spojrzał na górę. No i to miniaturowy pojazd jak poduszkowiec, jak wygląda, Vitol i inne rzeczy. Myślę, że warto pokazać, trochę zespoilerowałem, bo miałem to trzymać i wrzucić. Wow! Kurde, skupienie się włączyło. Ty, pajacyk! Dobrze ci tak. Kurna, za dużo tego. Ładnie mi granata rzucił tu. Trzeba się oczywiście napić kawusi. Easy peasy lemon squeezy. I może celownik weźmy sobie od razu, kupmy. I trochę amunicji. Żadnej jakby podpalającej amunicji. Tam gość. Kurczę, odbija mi się. Przepraszam, jestem świeżo po obiecie. Dopiero wróciłem z pracy i... Kurde, ale mi zwiał. Powinienem go wykończyć. On będzie na górze. Dziwi się, jak nie będzie. Relax. Exactly, no dokładnie tu. Jeżeli spojrzę, mają strażacze, że jest radio. Oho. Brawo ja. Spartoczyłem robotę na amen.
Liczę, że więcej osób do nas dołączy, bo jednak mam ochotę. Pogę naprawdę full ostro. Pora trochę się rozerwać. Nie lubię plantatem z na to, że jest bardzo otwarta, ma powole zamknięte. Już rafinerii jest dla mnie bardziej spoko. Bo to jest raj dla długodystansowców. Ja nienawidzę być na daleki dystans, wolę być na bliski. Kurczy byk. Niektórzy strasznie się czują dobrze przy tej karabinku. Ja niestety nie należę do najlepszych. Kurde, czemu mi zawsze bierze to broń? Pieczone. Ubić ich będzie ciężko, ja nie mówię, ja jestem bardzo ślepy pod tym względem. Gdzie tu bronią zapalającą? O ty kurde, skubańcu. Jest na samej górze, siedzi. No, drugą stronę Gostek, no siedzi na wieży, no. O ty kurde, pejacu! Sobie chyba go pokiełbasiło z tym granatnikiem. Nowy wyszedł z gry. Chyba tilt dostał. Zamieniamy się bunkrami. Znaczy ja to zrobiłem po to, bo ten nowy mi trochę denerwował z tym granatnikiem. A to jest aż czwórka, pewnie do tą salata przejdę i resztę. Nie chciałem im przejąć bunkra, bo to będzie, nie będzie zabawy po prostu. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić, pograć sobie, postrzelać. I mam nadzieję, że dołączą ludzie, nie będą wychodzić, jak teraz coś bywa. Dobra, zabraliśmy. Jeżeli jednak będą tryhardować, a ja im odpuszczam, no to ja się wtedy stiltuję i po prostu wezmę ten bunkier od nich. Tun salat. Nie bądź mędą.
Kurde! Co za gówno, nawet nie, nie dało znaku życia. Na razie mi idzie. Nie wiem, gdzie jest broń. Tu jest. Zakapiłem się. Spodziewałem się, że pójdzie z boku, a on wlazł na ten bunkier. To była jego bardzo dobra decyzja. Przydałoby się trochę ożywić rozgrywkę. Zagrać trochę niekonwencjonalną bronią, bo wiem, że ostatnio to trochę nuda bywa. W filmach oglądanie ciągle tych samych broni, szczególnie, że dostaję. Mam trochę pieniążków nazbieranych, czy też punktów. Dobra, misja skończona, wracamy do domu. Dol, czemu tam bugier mi pokazuje? Ty kurde, Fushun się zdenerwował. Miałem pojechać, bo fabryki pracują kupić minigana albo zamrażacz. Ała. Dobra. Staram się teraz trochę pooszczędzać. Nie lubię plantation, ale... Jak dają, to biorę. No, trzeba grać na tym, co się ma. Trochę tyle ludzi to są jest idealnie, bo jak duża mapa, to by się bardziej zniechęcało do grania. Ej! Z tym granatnikiem to cię pogięło chyba. No, przydałoby się nam skan, brawo. Jak mamy skan, to mamy przewagę... jak to się mówi? Przewaga wywiadowcza? Jak on to wysadził? Dzięki. Ładnie. Nie! Oh, shit.
chamsko się zachowam. Teraz tu przyjdą. Ajajaj, myślałem, że amunicję ludzie przeładowywał. Myślę, że będę uciekał. No jak widzicie, to jest bardzo, bardzo stykowa sytuacja. Nie jestem specjalistą, nie mam do tego aima. Ale też jak kilka osób to zaczęło nagrywać Krysa oprócz mnie, na przykład jakoś się nazywa Bloody Devil, co ostatnio uprzykrzył nam życie. To na przykład też nagrywał, ale on gra trochę znacznie inaczej niż tym on. Ajajaj, dwóch. Myślałem, że tamten drugi to się zawaha, ale mnie nie zdążył zorientować. W ogóle nie używamy flashów, to jest jedną z rzadszych broni używanych. Flash, granaty już częściej jest używany czasem dla beki, bo jest do darmowy ekwipunku czasem na serwerach. No i tak to bywa. Nusolat wyszedł. Nie wiem czemu, no. Nie! Nie spojrzałem pod siebie, a tutaj Claymore. O! Kurczę. Tyle broni. Jest co brać, nie? No i czasem tak po prostu sobie grając mamy status. Co ten Fusion? Czyżby ktoś cheatował, czy co? Ej, co jest grane? No co on? Jak on się zorientował? Jak na niego skoczył? Ale skąd on wiedział? A my to była bardzo ciekawa sytuacja, że on się zorientował. Kupię sobie broń. Bawimy się. O, mogę broń. Mogę kupić sobie bombę, ale co to? Bawimy się najwyżej w snajpera. Choć ta mapa jest tak otwarta, to jednak jest naprawdę niewiele punktów, z których można fajnie snajpić. Próbuję się wydrapać na to. Oj, słaby skok. O tak, dokładnie tak. Znam trochę podstaw circle jumpa. Granatami tak cisk. Nie widzę nic. Kurde. Jestem ślepy. Na snajpera. Też trawa i te drzewa przeszkadzają mocno, żeby się zorientować, co gdzie tam się dzieje. Kurde, co za ładny, fajny wybuch był. Okej. Okay. Chodźmy trochę bliżej. Może wdrapiemy się na to. W sumie to jest najwyższy punkt. Trochę będzie łatwo mnie trafić, ale co tam.
zaciął. Wolę nie paść od wieżyczki z takim EQ. Ale przydałoby się zaatakować przeciwników bazę. Jeżeli się oczywiście da, spróbujemy strzelić jedną rakietą. Nie, nie ma żadnych przeciwwskazań. Ale rąbło. Auć, auć! Ej, no trochę kurna bez sensu, że w ogóle damage nie słyszę, że obrywał. Chwilka przerwy. Ciasteczko musiałem zjeść. Dobra, zlituję się na tym shotgunem, może coś o nim się uda. Chyba wiem, gdzie jest. Przy dziurze. Może uda nam się w niego. Ależ idę! Olo! Aj, ale idealnie wylądowałem. Będzie na fajny moment, czy coś takiego. Ja to mam po prostu szczęście. Idealnie wyliczone. Spadłem na niego jak na placek. Czasem PM jest lepszy pod względem szybkostrzelności, ale ten jest pod względem damage'u. Jeżeli celnie strzelasz, to już masz killa. Coś wleciało do nas. Trochę ryzyko grać z minigunem na takie otwarte przestrzenie, ale spoko. Jezu, naprawdę jestem takim noobem. O Boże. Fakt, że minigun na tak mówiłem, na otwarte przestrzenie jest zły, ale no jednak wolałem spróbować, ale powinienem go zabić. Niestety zdupiłem na całej linii. To był głup, bardzo zła decyzja. Ciekawe, czy wykorzystuje dobrą przeciwko mnie. Chyba se jaja robisz.
kubańcu. Ale się, dobra, już sobie przypomniałem, że to raczej będzie 17 odcinek. No ale poleciałem. Straszyłem się, przyznam się. Nie patrzę, bardzo często nie patrzę w pewnym momencie na minimapę, tylko słuchuję się. Widzę, że ktoś popełnił podobny błąd co ja. Dawaj. Moja broń, złodzieju. Dobra, skanujmy teren. No chyba przydałoby się pomóc koledze. I chyba przydała się ta pomoc. Ktoś tam kurde zaczyna nam przejmować. Ogólnie my potrzebujemy naprawdę fabryki. Powinienem teraz deletować grę. Całkowicie. Usunąć ją. Kurna. Naprawdę. Czyż to była perfekcyjne? No po prostu z nienacka wyszedłem. No nie wiem. No, jednak to, że minigun potrzebuje chwili, żeby się... gra mnie nie lubi. Albo po prostu nie jest mój dzisiaj dzień. No co? Może dzisiaj wieczorem spróbuję nagrać jeszcze jeden odcinek, gdzie ludzie chociaż będą. No bo lipa z tym tak naprawdę, że ludzi nie ma. Aha, fajnie byłoby pograć. Będę starał się bardzo dużo w weekendy przede wszystkim cisnąć, bo w weekendy nie nagrywam. Nie będę w sensie wrzucał filmów, tylko będę właśnie zbierał materiały lub próbuję coś złożyć, więc jeżeli chcecie ze mną pograć, a będę raczej w godzinach wieczornych czasem. Nie, porannych to nie, bo studia mam. Wieczorowych. Powiedzmy od 18 do 24. Powinien, w tych godzinach powinienem na pewno być. W tym przedziale czasowym. Jezu, ta broń ma za duży damage. Moja to jest takie pif-paf. Wiem, że będę to kupywać, ale no jednak uważam, że jak już dostajesz darmową broń, to powinieneś nią grać. Ale no, że takie jest rozbieżność, że ten broń co daje bardzo wręcz absurdalny damage, to ludzie nią grają, wolą kupywać. Już takie ustalone jest psychika w cenę.
Gdzie są ludzie, no? Wszyscy poszli tutaj? Do Noobfesta? O, Orange Doctor jest, rzadko go widuję ostatnio. W ogóle ciekawe, czemu on nie gra na innych serwerach. Dostałeś taką serię, on po nie zginął. No mówię właśnie, że to jest absurdalne strasznie, że super siła jest strasznie przy OP. I obroń mu ta jest strasznie tempem słaby, że chyba se jaja robisz, gościu, no. Chyba dzisiaj krótszy odcinek, że mało ludzi. Ja naprawdę liczyłem, że będzie więcej nas, a sobie kurde nawet nie dadzą. O, jeszcze nawet dźwięk mi się zbugował, to już w ogóle. No cóż, postaram się wrzucić dużo odcinków i pewnie w nas będzie trochę tych materiałów. Między innymi ten special z tymi pojazdami. To będzie pewnie odcinek taki, że będę pokazywał, opowiadał coś co nieco. Nie znam się na specialach, na pewno w przyszłości będzie coś bardziej rozbudowanego. Mam nadzieję, że ze względu na subskrypcję i ilości widzów na moim kanale. O, Erkan. Zobaczmy jak mu idzie. W ogóle fajnie, możemy oglądać jego grę. Niestety nie udało mi się. No cóż, takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Z tej strony był Sullivan. Na razie. Cześć.